Oliwia Stasiak, dzień dobry, witam w rozmowie Echo 24, a ze mną w studiu Kinga Grabarczyk, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Platforma, Koalicja Obywatelska jako pierwsze ogłosiły listy, wystawiły listy, już wiadomo mniej więcej kto z jakich numerów będzie startował, nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Czy to są listy, którymi jesteście w stanie wygrać te wybory? Zdecydowanie, to jest prawdziwie zwycięska drużyna. Wczoraj była właśnie Rada Krajowa, na której te listy zostały zatwierdzone i teraz już w pełnej gotowości możemy pójść do wyborów. Dzisiaj też zostały ogłoszone nazwiska w ramach Paktu Senackiego, także ta gotowość jest nie tylko stuprocentowa, ale i więcej, że tak powiem. A listy pokazują po pierwsze duże zróżnicowanie, co uważam jest absolutnie dobre z tego względu, że każdy wyborca, każda wyborczyni będzie mogła czy mógł znaleźć na liście osoby, które odpowiadają im wymaganiom, osoby, z którymi po prostu każdy się może utożsamić. Są to listy pewnie zbudzące trochę zaskoczeń, tak samo jak zaskoczenie... No tak, chociażby lider Agrouni, prawda? Pojawiający się u was na listach. To było bardzo duże zaskoczenie wczorajszego dnia i myślę, że to zbudziło taką największą sensację medialną. I słusznie, bo jest to połączenie nieoczywiste, ale w moim przekonaniu i w przekonaniu Platformy Obywatelskiej, a także całej Koalicji Obywatelskiej, dające realną szansę na to, że nie zmarnujemy żadnego głosu. Bo te wybory, co nie ulega żadnej wątpliwości, są niezwykle ważne, są kluczowe w kontekście przyszłości Polski, nie tylko tej takiej najbliższej, ale też bardzo odległej. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, w tym zbudować takie listy, byśmy po prostu, żaden głos nie został zmarnowany, by nikt nie został pod progiem, by było jak najmniejsze rozdrobnienie tych komitetów, bo metoda Donta doskonale wiemy, jak działa, ona premiuje duże komitety i mam nadzieję, że takim składem, jaki został przedstawiony wczoraj, my te wybory po prostu wygramy. No właśnie, jak te listy się kreowały, jak długo trwało też ustalanie tego, kto jaki numer na liście zajmie? Na pewno budowanie list to jest takie troszeczkę wyjście ze strefy własnego komfortu i to jest umiejętność szukania rozwiązań kompromisowych. Po pierwsze w ramach Koalicji Obywatelskiej, która jest stworzona przez partię Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska. Tutaj to porozumienie było już od bardzo dawna, bo w takim układzie te partie szły w wyborach w 2019 roku, w związku z czym tu sprawa, można powiedzieć, była stosunkowo jasna. Natomiast było trzeba poczynić pewne ustępstwa, czy na rzecz Agrouni, czy na rzecz osób, które znalazły się na listach Koalicji Obywatelskiej z innych ugrupowań. Niemniej każda z tych osób, która jest na listach, ma Polskę w sercu, dlatego to jest takim spoiwem. I pomimo tego, że różnimy się w pewnych tematach, w pewnych kwestiach, wiadomo, że w zakresie pewnych rozwiązań będziemy też szukać tego, co pogodzi jedną stronę i drugą, ale w momencie dogadywania się i szukania kompromisu na etapie tworzenia list możemy mieć pewność, że później przy rządzie partii dzisiejszej demokratycznej opozycji te porozumienia będą możliwe i to doskonale pokazuje też Pakt Senacki, bo tutaj to porozumienie było jeszcze trudniejsze. Tutaj szczególnie trzeba docenić tych senatorów, te senatorki, które dzisiaj sprawują ten mandat, ale które tego mandatu nie będą mieć w przyszłej kadencji, bo i takie sytuacje się zdarzały, że w ich miejsce będą startować inne osoby, które tak zapewnią... Chociażby we Wrocławiu z we Wrocławiu tak, osobami. We Wrocławiu będą zmiany. Żadna z tych osób nie zniknie zupełnie. Dokładnie. Senatora, ale nie będzie ich bo teraz będą, na listach senackich. Nieco inaczej rozdysponowani, natomiast na pewno jest to drużyna zbudowana w ten sposób, by te wybory, krótko mówiąc, wygrać, bo tutaj nie ma miejsca na pomyłkę, nie ma miejsca na to, by oddać PiS-owi choćby jeden okręg senacki, choćby część głosów w okręgach sejmowych, bo to jest po prostu bój o Polskę wolną, demokratyczną, o Polskę europejską i o taką Polskę, o którą walczyli nasi dziadkowie, a nie Polskę, która idzie śladem chociażby Węgier. Koalicja Obywatelska na dwa miesiące przed, około dwa miesiące przed wyborami pokazuje listy jako pierwsza, nie za wcześnie. To jest takie wystawienie się, czy właśnie chcecie pokazać, że co macie i budować już na tym? Przede wszystkim nie wstydzimy się naszych list. To było tym powodem, dla którego chcieliśmy też je wcześniej pokazać wyborcom. Z tego względu, że tak czy inaczej zbieranie podpisów poparcia pod tymi listami musimy już rozpocząć, aby zebrać tych podpisów jak najwięcej. Oczywiście jednym tematem jest ta liczba podpisów wymaganych,
ale wiadomo, że chcemy już teraz, na etapie zbierania podpisów, pokazać, jak duże jest poparcie nas jako Koalicji Obywatelskiej przez nasze wyborczynie i naszych wyborców i też, krótko mówiąc, działać już w terenie tak, abyśmy byli dostrzegalni. W związku z czym chcemy wyjść też do wyborców i wywyborczyń z konkretnymi nazwiskami, tak żeby nikt nie podpisywał tych list w ciemno, udzielając poparcia kandydatom, których tak na dobrą sprawę nie zna. Oprócz tego ta kampania będzie też bardzo krótka, bo termin wyborów został ogłoszony w zasadzie na tydzień przed tą taką maksymalną datą, kiedy prezydent mógł to zrobić. W związku z czym, aby kandydaci mieli też czas na przeprowadzenie kampanii. Dlatego te listy zostały już ogłoszone, oni już działają. Wcześniej też ta aktywność była, tym bardziej, że duża kampania część... Kampania trwała, umówmy się. Dokładnie, kampania w ramach prekampanii i tak funkcjonowała. Część listy stanowią też parlamentarzyści, którzy, jak ja to mówię, kampanię prowadzą przez całą swoją kadencję, bo oni swoją kampanię rozpoczynają w pierwszy dzień nowej kadencji Sejmu czy Senatu i systematycznie przez cały okres tych 4 lat pracują na zaufanie swoich wyborczyń i wyborców. Natomiast ta prezentacja list uważam, że została dokonana w bardzo dobrym momencie, bezpośrednio też przed prezentacją paktu senackiego, co teraz tworzy taką spójną całość. No i teraz, krótko mówiąc, czekamy na odpowiedź ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, jak ona by nie wyglądała w tym układzie, bo jak wiemy doskonale, tam też pojawiają się pewne tarcia i różowo tam zdecydowanie nie jest. Także czekamy, by dowiedzieć się, jakim konkurentom między innymi z Prawa i Sprawiedliwości czoła stawiać będą kandydatki i kandydaci Koalicji Obywatelskiej, poszerzonej między innymi środowisko Agrounii. A co z Lewicą, co z Trzecią Drogą? Czy na te listy też czekacie? Oczywiście kibicujemy tym naszym, właśnie tutaj nie chcę powiedzieć rywalom, bo wszyscy tworzymy na dobrą sprawę jedną drużynę, mimo że startującą z różnych list, to przecież drużynę tej właśnie dzisiejszej demokratycznej opozycji. Opozycji, która za chwilę, po 15 października, będzie tworzyć wspólny rząd. I tutaj mocno też trzymamy kciuki za listy czy Lewicy, czy Trzeciej Drogi, aby przede wszystkim przekroczyły próg. A później, żeby jak najlepsza reprezentacja tych ugrupowań znalazła się w Sejmie, w Senacie jesteśmy dogadani w ramach paktu senackiego, także tutaj wspieramy, kibicujemy i myślę, że nikt sobie też, mówiąc kolokwialnie, nóg nie będzie podkładać. To gdzie będzie nacisk, jeżeli chodzi o kampanię tę oficjalną, która się już rozpoczęła, zarówno z waszej strony, jak i ze strony rządzących? Przede wszystkim chcemy przekonać wyborców do tego, że ta zmiana jest potrzebna. Zdecydowanej części wyborców przekonywać, a na dobrą sprawę nie musimy. No tak, bo ale część myśli, że wybiera tylko mniejsze zło, że nie jest to zmiana taka, którą by chcieli, tylko bardziej odsunięcie obecnych rządzących od władzy. Wciąż gdzieś to myślenie właśnie w części osób jest. Natomiast odnoszę wrażenie, że w ostatnim czasie coraz więcej wyborców głosuje świadomie. Duża aktywność pojawiła się również ze strony młodych osób, które jak doskonale pamiętam jeszcze w 2019 roku, kiedy zbieraliśmy listy, podpisy poparcia pod listami ówczesnymi do Sejmu i Senatu. Zazwyczaj, kiedy podchodziliśmy do moich rówieśników, oni mówili, nie, polityka mnie to nie interesuje, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, nie będę na wyborach, nie będę podpisywać list poparcia, to nie jest dla mnie ważne. Natomiast w tym czasie, kiedy rządził PiS, a w szczególności w tych ostatnich 4 latach, kiedy ta destrukcja naszego państwa postępowała bardzo szybko i bardzo wyraźnie, młodzi ludzie się obudzili. Przykładem tego jest to, jak wiele młodych osób znajduje się też na listach Koalicji Obywatelskiej. To jest ponad 250 młodych osób, które debiutują na tych listach i dla których to też jest ogromnym wyzwaniem, bo to jest taki trochę skok na głęboką wodę, bo często te osoby zdecydowały się tak niemalże z marszu, bo chciały powiedzieć, dobrze, to ja chcę przekonać moją grupę wiekową, moich rówieśników do tego, by zagłosowali, do tego, że mają wpływ na wynik tych wyborów i mają wpływ na to, jak będzie wyglądać nasz kraj za rok, za dwa, za pięć. W związku z czym tu też bardzo duże wyrazy uznania do tych osób, które właśnie są tymi debiutantami. Tak jak wspomniałam, jest ich bardzo dużo w skali całego kraju. To też ogromnie cieszy i co sprawia, że te listy właśnie Koalicji Obywatelskiej po pierwsze będą różnorodne, ale po drugie przekonają też wyborców, że faktycznie każde pokolenie ma moc sprawczą i nikt z nas nie powinien tego swojego głosu zmarnować. A nacisk polityczny z drugiej strony, ze strony rządzących, na czym oni będą grali?
Rządzący już kampanię rozpoczęli niestety za pieniądze rządowe, czyli za pieniądze każdej i każdego z nas. I oni mają ten plus właśnie, że mogą nadwyrężać do woli, że tak powiem, budżet państwa i często obiecywać rzeczy, które na dobrą sprawę nie mają pokrycia w budżecie. Pokazują to chociażby ostatnie posiedzenia Sejmu, które zostały zwołane, mimo że pierwotny kalendarz posiedzeń nie zapowiadał tego, że będą jeszcze kolejne, miała być ta taka przerwa, nazwijmy to wakacyjna, ale PiS, krótko mówiąc, nie wyrobił się z przegłosowaniem wszystkich tych rzeczy, które w ramach swoich obietnic wyborczych chciał zaoferować swoim wyborcom, w związku z czym głosowania na posiedzeniu Sejmu w dużej mierze są albo łataniem przez PiS jakichś tam dziur, które wyszły w międzyczasie, w trakcie ich kadencji, albo ewentualnie zatwierdzaniem zmian budżetowych, które wiążą się z kolejnymi akcjami właśnie Prawa i Sprawiedliwości, które niestety, ale są podyktowane tylko i wyłącznie kampanią wyborczą, bo gdyby oni chcieli wprowadzić realne zmiany, gdyby chcieli faktycznie polepszyć byt Polek i Polaków, robiliby to w trakcie całych 4 lat, a nie teraz na ostatniej prostej, bezpośrednio przed zakończeniem kadencji, przed wyborami, po to, żeby zapamiętać się wyborcom jako ten rząd, który tak ochoczo daje wszystkim prezenty. Dlatego będzie to bardzo nierówna kampania. Niestety, ale Prawo i Sprawiedliwość opanowało w zupełności media publiczne. Wszyscy wiemy, jak wygląda przekaz na TVP Info. I tu nawet jeżeli chcemy, to nie jesteśmy w stanie przebić się z jakąkolwiek informacją. Jesteśmy tam jako polityczki i politycy Koalicji Obywatelskiej wręcz zagłuszani. Nie mogą gości poszczególnych programów dojść do końca swojej myśli i przedstawić merytorycznych argumentów zbijających to, co mówi druga strona. Oprócz tego wszystkie te media, które kiedyś zostały wykupione przez Orlen, to wszystko sprawia, że to pole kampanijne jest bardzo, bardzo nierówne. Dlatego te wybory, mam nadzieję, że będą demokratyczne, ale równe na pewno nie będą, to już wiemy. Jeżeli chodzi też o takie wsparcie, którego, bo nie ukrywam, że potrzebujemy przy tych wyborach, to jest też wsparcie przy pomocy podczas prac komisji. Z tego względu, że obawiamy się, że po tym jak PiS, Prawo i Sprawiedliwość zmieniło przepisy dotyczące funkcjonowania komisji, gdzie komisje mogą być tworzone nowe, w nowych okręgach, w sposób znacznie uproszczony względem tego poprzedniego, obawiamy się, czy PiS nie chce na szybko na przykład stworzyć komisji, która będzie obsadzał swoimi ludźmi, gdzie być może będzie dochodziło do różnego rodzaju aktów, które są niepożądane, że tak powiem delikatnie. Dlatego prowadzimy też kampanię. Akcję. Tak, dokładnie. Prowadzimy akcję, która zachęca osoby do tego, by rejestrowały się do kontroli wyborów. Można się zarejestrować zarówno jako członek, członkini komisji, jak również mąż, niektórzy też nazywają żoną zaufania, tak aby też tych wyborów pilnować i aby każdy członek komisji patrzył, krótko mówiąc, na ręce temu drugiemu członkowi. Na stronie www.pilnujewyborów.pl. Zachęcamy serdecznie Państwa do tego, aby tam wejść, zapoznać się z tamtymi treściami. Można wypełnić formularz, ponieważ te zapisy sprowadzimy tak scentralizowanie, żeby mieć pewność, że każde zgłoszenie zostanie przetworzone. Tam wypełniając swoje dane osobowe, wskazując swój adres zamieszkania, możemy podać, w jakim promieniu od miejsca zamieszkania jesteśmy w stanie dojechać do lokalu wyborczego, w którym będziemy członkiem, członkinią komisji. I później system przydziela ten lokal i bardzo zachęcamy do tego, by każdy, kto ma chwilę czasu, to w poczuciu takiego po prostu obywatelskiego obowiązku zdecydował się na to, by tych wyborów pilnować. I o ile w takich miastach jak Wrocław czy innych miastach wojewódzkich, tu nie ma problemu, bo faktycznie ludzi jest bardzo dużo chętnych tych, aby tych wyborów pilnować. Oni zarówno się rejestrują, to widzimy po stale rosnącej liczbie, ale też przychodzą do biura, żeby się dopytać, czy na pewno tylko przez stronę, czy może jeszcze jakoś inaczej. I w zasadzie codziennie odbieramy masę telefonów, czy przyjmujemy w biurach na żywo masę osób, które są tym zainteresowane, ale nie ukrywam, że potrzebujemy wsparcia w tych takich trudnych regionach Polski i bardzo takim pocieszającym, ale jednocześnie budującym jest to, że część ludzi mówi, dobra, to ja dojadę ile będzie trzeba, to będzie 300 km, to będzie 300, 500 to 500, dojadę gdzie będzie trzeba tylko po to, żeby przypilnować, by te wybory faktycznie były demokratyczne, by wszystkie głosy zostały poprawnie policzone i żeby faktycznie nikt na ten wynik wyborów nie chciał wpływać. A tu mamy kolejną obawę w postaci referendum, które
budzi, co delikatnie mówiąc, wiele wątpliwości. A gdyby Platforma miała układać pytania, gdyby koalicja miała układać pytania do referendum, to czego one by dotyczyły? My przede wszystkim zadalibyśmy pytania, dzięki którym moglibyśmy poznać zdanie Polek i Polaków. Nie byłyby to pytania tendencyjne, tak jak teraz, już nie mówiąc o tym, że w grafikach promujących to referendum bardzo wyraźnie jest zaznaczona odpowiedź, której... Tak, jest tam pewna sugestia. Dokładnie, której oczekują rządzący. I te pytania tak na dobrą sprawę do niczego nie prowadzą, nie wiążą się z konkretnymi uregulowaniami prawnymi, które zostałyby wdrożone w momencie, kiedy to referendum zostałoby po pierwsze zatwierdzone, po drugie odbyłoby się i frekwencja pozwalałaby na to, by było to referendum wiążące. W związku z czym ja jestem naprawdę bardzo dużym zwolennikiem tego, by wsłuchiwać się w głos Polek i Polaków, by faktycznie kierować się tym, czego oczekują wyborczyni i wyborcy, ale na dobrą sprawę, no właśnie suweren, od którego ta władza, że tak powiem, pochodzi. Tylko te pytania powinny faktycznie być zbudowane w taki sposób, aby nie narzucać tej odpowiedzi, tak jak to jest teraz robione. Czyli w tej formie referendum jest bez sensu. Zupełnie bez sensu, ponieważ te pytania zupełnie nie mają takiej rangi pytań referendalnych. Jakby spojrzeć nawet na ich budowę pod kątem sugestii, która jest już w nich zawarta i pod kątem tego, że one nie do końca tak na dobrą sprawę są wiążące, nie do końca wynika z nich to, co później miałoby zostać wdrożone w ramach tych odpowiedzi. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa państwowe, to jest coś innego niż spółki Skarbu Państwa, to nie jest wyjaśnione w ramach tych pytań, w związku z czym jest to bardzo, bardzo wątpliwe i tutaj musimy też bardzo odpowiedzialnie jako wyborcy do tego podejść, z tego względu, że jeżeli na przykład nie chcemy głosować w tym referendum, a bardzo dużo pojawia się takich pytań na różnego rodzaju portalach społecznościowych, czy też bezpośrednio pyta się o to na przykład posłów czy posłanki, tutaj ważne jest to, żeby ta kartka, że tak powiem, nie została pozostawiona sama sobie, żeby uniknąć tego, by ktoś tam pomimo naszego braku woli tego głosu, że tak powiem, za nas nie wyraził. Dlatego jeżeli ktoś nie chce głosować w tym referendum, jeżeli taka jest jego wola, by nie podbijać tej frekwencji, wówczas trzeba poprosić osobę wydającą tą kartę o to, aby zostało odnotowane, że ta osoba odmówiła przyjęcia tej karty. Z tego względu, że jeżeli weźmiemy kartę i zaznaczymy, oddamy głos nieważny, zaznaczając tak i nie, wówczas tak czy inaczej ten głos liczy się do frekwencji. Ja przypominam, że to, by referendum było wiążące, zależne jest od tego, jaka na tym referendum będzie frekwencja. Więc bardzo ważne jest to, by osoby, które świadomie nie chcą głosować w tym referendum, które uważają, że to referendum nie jest pytaniem Polek i Polaków o ich wolę, o ich decyzje, a zwykłą manipulacją wyborczą, bo tak niestety jest, to aby przypilnowały, by ta chęć, a w zasadzie niechęć względem oddania głosu została odnotowana przy nazwisku danej osoby. 15 października czekają nas i wybory, i referendum. Na pewno będziemy wracać do tych obu spraw. Tymczasem tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.